Jesteśmy w Danii, a Dania uchodzi w opinii Polaków za kraj rasistów, ksenofobów i to jest miejsce, w którym nie da się odnaleźć, bo jest to najbardziej policyjne państwo w całej Unii Europejskiej. Ja żyję w Danii od bardzo wielu lat, żyjemy tutaj całą rodziną i powiem wam, co my na ten temat myślimy. Z wieloma tezami się zgadzam, z niektórymi niekoniecznie, a w niektórych kwestiach my jako Polacy nie wypadamy najlepiej. Tak więc oglądajcie, zostawcie suba, zalajkujcie ten film, żeby dodać nam motywacji na przyszłość i oglądajcie. Zaczynając temat rasizmu i ksenofobii i nacjonalizmu. Polacy przyjeżdżający tutaj do pracy na chwilę, na miesiąc, na dwa, na rok, a niektórzy nawet i na 10 lat nie potrafią odnaleźć się w kraju, który uchodzi za skandynawski raj. Kraj, w którym możesz spełnić marzenia, wspaniale żyć, który zapewni ci wszystko, jednak okazuje się krajem rasistowskim, brzydkim. Co ja sądzę na temat nacjonalizmu, ksenofobii i ogólnej niechęci Duńczyków do obcokrajowców? No cóż, z wieloma tezami zgadzam się, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, ale nie wynika to z tego, że to jest niechęć do powiedzmy Niemców czy Polaków, bądź ludzi innego wyznania, bądź innego koloru skóry. Bo Duńczycy najbardziej nie lubią innych Duńczyków, a wynika to z zupełnie innej kwestii. Nie chodzi o to, skąd pochodzicie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, czy pracujecie. Dania jest krajem bardzo rozwiniętym pod względem właśnie takim socjalnym. Dlatego istnieje tutaj coś takiego jak content help. Content help to jest taka pomoc dla ludzi niepracujących i należy się tak naprawdę każdemu, kto urodził się w Danii oraz dla tych ludzi, którzy mają tutaj permanentny obchód. Czyli przebywają tutaj na stałe, są zadeklarowani, że mieszkają i żyją w Danii. To jest nic innego jak właśnie pieniądze pomocowe dla wszystkich ludzi, którzy aktualnie są w cięższej sytuacji finansowej, którzy utracili pracę, czy z jakichś innych powodów nie mogą podjąć pracy. Bardzo duża ilość ludzi potraktowała to jako, po prostu jako stałe źródło dochodu. Nie podejmują pracy, po prostu wykorzystują w ten sposób system tutaj w Danii właśnie. Tak jak słyszeliście, tak jak wiecie, content help, czyli zasiłek gotówkowy, który jest w kwocie 15 tysięcy koron brutto, to daje około prawdopodobnie 12 tysięcy netto. Ja oczywiście nie znam osobistych przypadków, kto ile dostaje, bo każdy płaci indywidualnie podatki w Danii. Tworzy to coś takiego, że na przykład część naszych rodaków po przepracowanych 5 latach dostaje pobyt stały, nauczyli się na tyle języka i zasad, żeby zostać tutaj na stałe. Pobyt stały daje ci prawo takie samo przebywania w Danii jak Duńczykom. I część z tych ludzi, nie tylko Polaków, ale i Niemców, bardzo, bardzo duża część ludzi spoza Unii Europejskiej, dostając pobyt stały, przestaje absolutnie pracować. Nazywa się to paradise. Żyją w raju, dostają 12 tysięcy, 15 tysięcy zasiłku, nie robią nic, nikt nie może im tego zabrać. W duńskim społeczeństwie tacy ludzie, którzy dostali pobyt na stały, przestają pracować, nazywa się ich professional content helpmonte. Czyli profesjonalny poborca zasiłku dla bezrobotnych. Tworzy to ogromną niechęć do ludzi, którzy nie chcą pracować. To jest dość spory problem, ale największym problemem to jest właśnie wśród Duńczyków. Jest bardzo duża część społeczeństwa, zakłada się, że od 5 do 10% duńskich obywateli, rdzennych Duńczyków, którzy nie podejmują żadnej pracy. Po prostu żyją z tego zasiłku. Dorastają, nie idą do pracy, siedzą i mają paradis. To jest przyczyną największej niechęci i takiego największego, jak to na początku filmu nagraliśmy, cichego rasizmu. Bo tak naprawdę ja sam urodzony jestem w Polsce, nigdy nie spotkałem się z niczym, co mogłoby nawet sugerować, że ktoś ma do mnie jakąkolwiek niechęć za moje pochodzenie. Owszem, nie wszyscy mnie lubią, nie wszyscy mnie uwielbiają, nieraz jestem też gorzej potraktowany w sklepie czy w urzędzie i tak dalej, ale to wynika z czysto ludzkich odruchów. Ktoś może stwierdzić, że nie wyglądam zbyt sympatycznie, ktoś inny stwierdzi cokolwiek innego, ale nie wynika to z kwestii mojego pochodzenia. Tak samo nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek tutaj źle potraktował osobę z Bliskiego Wschodu, czy w tym momencie na przykład z Ukrainy. Wszyscy w Danii są tak naprawdę równi, więc jeżeli chodzi o rasizm Duńczyków, to ja się absolutnie nie zgodzę, bo to jest takie mocne uproszczenie. Cichy rasizm, bo co to znaczy? To znaczy, że na pewno jestem nielubiany, na pewno uśmiechnęli się do mnie, dobrze mnie potraktowali, w czymś mi ludzie pomogli, ale nie, na pewno mnie nie lubią. Są rasistami, ale cichymi, bo tego nie okazują. Prawda jest taka, że jeżeli nie okazują, to znaczy, że nie są. A jeżeli okazują wam jakąkolwiek niechęć, to prawdopodobnie z innych powodów niż wasz akcent czy miejsce waszego urodzenia. Jeśli chodzi o ten rasizm cały tutaj Duńczyków, niechęć do obcych,
To może być też wynikiem tego właśnie, że w Danii, jeśli przyjeżdżamy do Danii, no to nie dostaniemy pracy ani w sklepie, ani w urzędzie, ani w jakiejś takiej innej instytucji komunalnej, czyli urzędowej, dlatego że po prostu tutaj wymagany jest język. Często jest to odbierane właśnie przez pryzmat tego na pewno pochodzenia i niechęci ogólnej społeczeństwa duńskiego. Jednak ja wychodzę z takiego założenia, że jest to zazwyczaj bariera językowa, a także pewne różnice, jeśli chodzi o wykształcenie. Niekiedy Polakom przyjeżdżającym za granicę wydaje się, że są świetnie wykształconymi ludźmi, że są po wyższych studiach i nie wiem, kończy jakieś rachunkowość czy coś podobnego, więc mają do tego odpowiednie kwalifikacje, żeby podjąć tutaj pracę właśnie na wysokim stanowisku. Jednak w praktyce tak to nie wygląda. By móc przebierać w zawodach, w miejscach pracy, musimy znać język polski. Musimy znać język duński. Jest to niewyobrażalne, że po prostu Duńczyk, idąc do urzędu czy idąc do sklepu, miał problem z komunikacją. Po prostu z pracownikiem. Ja osobiście nie odczułam tutaj nigdy jakiegoś przejawu rasizmu. Owszem, jak przyjechałam do Danii, to były takie moje początki. Myśmy zamieszkali w takiej strefie podmiejskiej. Wynajmowaliśmy dom od prywatnej osoby i nie znałam adresu. Wklepałam sobie po prostu w nawigację adres, ale te adresy były bardzo tam podobne, bo tam się różniły, jak była wpisana na odwrót ulica, numery. Po prostu adres wpisałam nieco inaczej i podjechałam pod zupełnie inny adres. Wyszedł taki jeden pan, który no nie mówił w języku duńskim na pewno, bo tam krzyczał do mnie po angielsku. Zostałam bardzo niemiło potraktowana. To nie jest to kwestia tego, że rasizmu ogólnie takiego narodowego, tylko być może, nie wiem, trafiamy nieraz na gorszy dzień jakiejś osoby i po prostu wydaje nam się, że jesteśmy źle potraktowani. Zresztą nie oszukujmy się, no w każdym kraju każdy człowiek ma mamy różne charaktery, różnie podchodzimy do ludzi. Jeden jest bardziej miły, uśmiechnięty, drugi mniej, bo po prostu możemy mieć gorszy bądź lepszy dzień. Co jeszcze chciałam tutaj dodać? W Danii nigdy nie spotkałam się z niemiłym traktowaniem, jeśli chodzi o urzędy, u lekarza. Nawet jeżeli czuć czasami, że nie ma tej chemii między ludźmi, no bo czasami tak jest po prostu, że ludzie ze sobą po prostu, no brakuje tej chemii, wspólnego porozumienia. Niemniej jednak zawsze jest ten nawet sztuczny uśmiech, ale jest miło, sympatycznie, więc jeśli chodzi o służbę zdrowia, leczenie, nigdy nie spotkałam się z czymś takim, żebym została po prostu nieleczona z tego powodu, że nie jestem Dunką, czy mam jakiś inny akcent, czy dostaję jakiś inny sposób traktowania. Absolutnie nigdy się z tym tutaj nie spotkałam. Ludzie w Danii na ogół są uśmiechnięci i życzliwi, serdeczni do siebie. Często się uśmiechają, nawet jeżeli ten uśmiech czasami jest wymuszony, no ale lepiej mieć po prostu, rozmawiać z osobą uśmiechniętą, która uśmiecha się, może powiedzmy, nieszczerze, niż po prostu spotykać się z jakąś taką niemiłym traktowaniem. Wypadałoby powiedzieć coś o policji. No to powiem wam tak. Jakiś czas temu policja zdjęła nam numery rejestracyjne z naszego auta, bo okazało się, że mamy dług na Afgifcie. Wekt Agift to jest taki podatek na środowisko, które się płaci co pół roku. I ja postaram się wam pokazać to, jak wielki dług mieliśmy. Dajcie mi sekundę, ja znajdę tylko w telefonie, ja specjalnie zrobiłem screena tego i być może będzie widać. Na górze jest 0,83, bądź na dole to jest nasz dług, a 65 koron. To jest opłata za wysłanie kolejnego rachunku. Wyszło coś takiego, że jak kupowaliśmy nowe auto, to jeszcze nie mieliśmy betaling service, czyli automatycznego poboru pieniędzy z konta na podatki, na różne rachunki. I płaciliśmy to ręcznie i ja zapłaciłem bez niecałej korony, czyli jak miałem zapłacić 3800,83, to ja zapłaciłem wtedy tylko 3800 koron. No i dwa lata później wychodzimy ze sklepu, to było całkiem niedawno, bo to było we wrześniu i mamy taką czerwoną naklejkę, policja, nie masz blach, 2 dni na usunięcie auta z parkingu, skontaktuj się z komisariatem i tak dalej. No w pierwszej chwili szok, wchodzę na wszystkie swoje strony, ci co mieszkają w Danii wiedzą, jak można sprawdzić, czy ma się długi. Okazuje się, że nie mam nigdzie długu, absolutnie żadnego długu, więc jestem w totalnym szoku. Dzwonię na policję, mówią do mnie, że tu chodzi o brak zapłacenia podatku. No to ja w szoku mówię, no przecież ja zapłaciłem podatek. Dzwonię do urzędu podatkowego, oni uważają, że tutaj musieliby przeliczyć, żebym ja się odezwał.
Oni się odezwią, oni zobaczą, o co chodzi i tak dalej. My postanowiliśmy, że wpłacimy jakąś tam większą kwotę. Niech oni sobie odejmą tyle, ile jest niedopłaty. No i potem wpłaciliśmy wtedy około 2000 koron, czy 1800 koron, to jest najmniej istotne. Ale dwa dni później dostaliśmy już cały zwrot pieniędzy na konto. Okazało się, że było tylko niecała korona długu. Czy ja uważam, że to było niesprawiedliwe? Uważam, że to było strasznie dziwne i ja się poczułem bardzo źle z tym, że no, sorry, jedna korona to jest nic, to jest mniej niż 50 groszy długu i tracę blachę. Oczywiście skat oddał mi pieniądze za kupno nowych, bo my się zgłosiliśmy, napisaliśmy skargę, że to jest troszeczkę niesprawiedliwe i tak dalej, ale która została oczywiście uznana, ale sam system zadziałał świetnie, tak? W Danii nie jest możliwe coś takiego jak karuzela podatkowa. Kiedyś czytałem w wiadomościach, że owszem, zdarzyło się, jakieś tam duńskie firmy troszeczkę próbowały oszukać skat na wiele milionów koron. No właściciele tych firm raczej wolnością się już nie cieszą. Nie odbywa się to tak jak w Polsce, że takie procedery potrafią trwać latami i nikt o tym nic nie wie. Tak samo jeżeli chodzi o policję. Ja w Danii, jeżeli piłbym piwo, oczywiście nie piję, ale jako młody człowiek idąc w Polsce pijąc piwo, groził mi mandat. Tutaj, jeżeli kupię sobie piwo, to przecież jest moje piwo, przecież nie robię afer. W Polsce natomiast zawsze zdarzało się coś takiego, że nawet przejdę w nocy na czerwonym świetle, to dostanę te 50 zł mandatu. Tutaj sam sprawdzałem, przechodziłem w nocy na czerwonym świetle, niejednokrotnie wracając z pracy. Przy radiowozach, przy policji nigdy nie dostałem coś takiego mandatu, bo to byłoby po prostu głupie i nieludzkie. Czy jest policyjnym państwem Dania? No bym powiedziała raczej, że nawet na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że tu w ogóle nie ma policji. Bo oni częściej jeżdżą właśnie radiowozami, które nie są oznakowane, niż tymi, które po prostu są, no wiadomo, że jedzie policja. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło zostać zatrzymana przez policję do kontroli, jeżdżąc samochodem. Czego nie mogę powiedzieć w Polsce, bo w Polsce byłam zatrzymywana około 5 razy, gdzie kierowcą byłam około lat 3. Bardzo często można się spotkać właśnie, że za tobą jadą, po prostu sprawdzają sobie z numerów rejestracyjnych, czy mamy zapłacone agifty, się obserwują, czy nie przekraczamy prędkości i to wszystko. Oni od razu tak naprawdę wiedzą, myślę, że w Polsce są podobne systemy, kto jedzie, kto jest kierowcą, bo my po prostu jesteśmy podpisani pod dany samochód, ale jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zatrzymanie, co jest zazwyczaj stresującą sytuacją, to jeszcze nigdy w Danii mnie nie spotkało. Nie boję się, że tak powiem, nadjeżdżającego radiowozu. Tutaj jeszcze się nie spotkałam, nie słyszałam o takiej sytuacji, że gdzieś ktoś niechcący nie wyszedł z komisariatu policji. Policja wręcz jest bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi. Mieliśmy kiedyś z Robertem taką sytuację. Wracałam z naszym wtedy 3-letnim synem z przedszkola tutaj. Oni mieli jakąś taką interwencję, po prostu sobie jeździli takim policyjnym, oznakowanym radiowozem. I widząc właśnie tego mojego synka, który tam się, no oczywiście się cieszył, jedzie policja, tak? To mu tam odmachali, a nawet się zatrzymali, zakręcili mu kogutem i chcieli go przewieźć. On się jednak trochę bał, więc myśmy zrezygnowali z takiej usługi, ale tak jak mówię, jak widać tutaj policję po prostu jadącą gdzieś po mieście, to oni zawsze są uśmiechnięci do dzieci, do ludzi ogólnie bardzo pozytywnie nastawieni. Tutaj po prostu w Danii czuć to, że ta policja jest, że daje nam te poczucie bezpieczeństwa. Jak widzę tutaj nadjeżdżający radiowóz, czy widzę, że po prostu gdzieś policję, to czuję się bezpieczna. No chyba, że myślę, że jadą na jakąś interwencję i kogoś właśnie poszukują, to faktycznie można się trochę zestresować. Ale tak, jeżeli chodzi o takie kontakty obywateli z policją, jest to bardzo poprawna, moim zdaniem, taka, jakby to nazwać, relacja. Słuchajcie, jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj dodać odnośnie policji, a mianowicie komisariatów policji, bo w Polsce spotykałam właśnie coś takiego, że jest komisariat policji, on jest czynny całą dobę i po prostu o każdej porze dnia i nocy możemy się tam udać i zgłaszać różne rzeczy, tam, że nas sąsiad coś tam, czy ktoś nas okradł i jakieś takie zgłaszane interwencje. Natomiast tutaj w Danii jest coś takiego, że komisariat jest czynny od 8 do 15 i jeżeli my chcemy coś zgłosić, to właśnie w tych godzinach ewentualnie możemy zgłosić sprawę online i czy to napisać maila, czy oczywiście w jakichś takich cięższych przypadkach dzwonimy na policję, ale ja tutaj mówię teraz o takiej sytuacji jak ukradziony rower, czy wydaje mi się, że też skradzione auto.
To jest tutaj traktowane jako niska szkodliwość czynu. Oczywiście my tu mówimy o jakimś takim progu finansowym, bo jeżeli samochód, powiedzmy sobie, kosztuje tam ileś set tysięcy, to prawdopodobnie jest to dość już wysoka szkodliwość. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy, to zgłaszane są bardziej online, mailowo, niżeli tak, żeby chodzić bezpośrednio na policję z tym. Chociaż też można. Jeśli chodzi o takie rzeczy niską szkodliwość czynu, tutaj często właśnie nie tyle, że to jest olewane, bo tego bym nie nazwała, no jednak ciężko jest znaleźć, prawda, skradziony rower, czy jakąś taką inną rzecz, czy znaleźć chuligana, który, nie wiem, popisał komuś płot. Jeżeli chodzi o takie przestępstwa już bardziej narażające zdrowie bądź życie drugiego człowieka, to właśnie w takiej sytuacji przestępca zostaje bardzo szybko złapany. Oni są po prostu tutaj dla nas, o tak bym to powiedziała potocznie, prosto. Owszem, państwo ma bardzo duży wpływ na rodzinę, może zajrzeć naprawdę w każdy aspekt naszego życia, czy to urząd, czy właśnie jakieś komunalne takie instytucje, ale dotyczy to również nas samych. My jako ludzie, tutaj jeżeli mieszkasz w Danii, to nie ma problemu z tym, żeby sprawdzić kogoś, nie wiem, tablice rejestracyjne, czy płaci agift, czy nie płaci. Nie ma problemu, żeby, nie wiem, sprawdzić, to jest właścicielem danego domu, wręcz nawet możemy sprawdzić, czy jest kupiony na kredyt, ile tego kredytu wziął i po prostu na jaki procent. Akurat teraz jesteśmy w temacie, bo z Robertem rozglądamy się za domem, że państwo jakby może ingerować, może nas sprawdzać, może kontrolować, bo jest tutaj też, powiedzmy sobie szczerze, tak jakby trochę obowiązkiem opieka dzienna dla dzieci małych. Więc siłą rzeczy komuna wtedy ma wgląd w nas jako rodzinę, w dzieci, tak? Wychowanie tego dziecka. Natomiast to działa w obie strony. My również możemy sprawdzić. My również możemy sprawdzić auto sąsiada, dom gdzieś tam, który nas interesuje, czy jeżeli chcemy po prostu się dowiedzieć, kto jest właścicielem jakiegoś pustostanu, to wszystko jest tutaj jawne. Nie ma żadnej tajemnicy, ale to też powoduje, że jeżeli żyjemy uczciwie, jesteśmy uczciwi, to my też czujemy się w tym bezpiecznie i opiera się tutaj wszystko po prostu na wzajemnym zaufaniu i na po prostu takiej uczciwości. A ja tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że Dania ma trzecie miejsce pod względem korupcji. Muszę tutaj dodać, że Dania jest najmniej skorumpowanym krajem świata. Czy ja uważam, że Dania jest krajem rasistowskim, czy Monika tak uważa i co sądzimy o policji? Tutaj już Akselek nam się obudził, tak więc troszeczkę zakłóca. Ale powiem wam jedną rzecz. Może się spotkać, możecie się spotkać, każdy się jest w stanie z czymś takim spotkać, jakaś mucha, że zostaniecie źle potraktowani, że ktoś was nazwie Polakiem, albo że z Polakiem nie będzie to rozmawiał, tamto, siamto. To się może zdarzyć, to się zdarzy wszędzie, nawet i w Polsce. Ale jest taka zasada, że jeżeli pies was oszczeka, to przecież nie szczekacie na psa, ani się na niego nie obrażacie. Bo to przecież tylko szczekający pies. Generalnie państwo funkcjonuje w sposób rewelacyjny. Nigdy nie poczułem się tutaj gorzej potraktowany, nigdy nie zostałem gorzej potraktowany. Mogę powiedzieć wręcz, że w niektórych sytuacjach zostałem potraktowany lepiej niż się tego spodziewałem. Albo powyżej moich własnych oczekiwań. A co sądzę o policji? Uważam, że pełna transparentność to jest świetna sprawa. Ja nie oszukuję, moi sąsiedzi nie oszukują. Dania jest takim krajem, że ja mogę nawet sprawdzić to, na jaki procent mój sąsiad wziął kredyt na dom. Co jest raczej nie do pomyślenia w Polsce. Dlatego uważam, że Dania nie jest krajem policyjnym. Jest krajem sprawiedliwym i uczciwym. Jest to kraj uczciwych ludzi. A przede wszystkim też bezpieczny, przyjazny i bardzo dobrze się tutaj mieszka. I tutaj muszę dopowiedzieć i potwierdzić Roberta po prostu słowa, że ja również przyjeżdżając do Danii zostałam potraktowana tutaj niejednokrotnie. Lepiej niż w Polsce. Lepiej niż we własnym kraju i w kraju, w którym się urodziłam. Aha, jeszcze jedno. Komentujecie nasze filmy, zadajecie różne pytania, tak więc w najbliższym czasie postaramy się również nagrać wam odcinki na temat duńskiej służby zdrowia, studiów w Danii, tego, jak wyglądają sprawy podatkowe, jak znaleźć pracę i jak najlepiej się odnaleźć. My mieszkamy w Danii już naprawdę wiele, wiele lat. Zrobimy też odcinek o tym, jak uzyskać duńskie obywatelstwo. Postaramy się też w najbliższym czasie, oczywiście w ciągu najbliższych kilku miesięcy, tak się umówmy, bo mamy też swoje sprawy. Także zapraszamy do oglądania, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, komentowania i zostawiania ewentualnie lajków, jeśli wam się podoba. No, tak więc my się z wami powoli żegnamy, jeszcze zrobimy mały spacer po mieście, a wy
Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o naszym spojrzeniu na danie. A może napiszcie bardziej w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Jakie wy macie doświadczenia, jeśli chodzi o to też jest dobre, to jest nawet lepsze. Właśnie to życie po prostu wśród Duńczyków, chciałam powiedzieć, ale brzmi to... Dania ma taką jedną zasadę, taką cechę, że jeżeli mieszkasz w Danii, to w pewnym momencie mentalnie staniesz się Duńczykiem. Nie da się inaczej. Tak, wydaje mi się, że to jest domena każdego miejsca na ziemi. Wpadasz w kroki... Wpadasz między wrony, to kratasz w jagonę. Polecamy Danię. Szukasz dobrego życia? Przyjedź do Danii. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. Pa.